Google w końcu zaczął doceniać Polskę i wprowadza swoje smartfony do oficjalnej dystrybucji w naszym kraju. Poza dostępnością w sklepie Play mamy dostępne smartfony także w sieci Media Expert oraz u fioletowego operatora, czyli w sieci Play. No i poza dostępnym już wcześniej w innych krajach 8 Pro i 8, mamy teraz nowy model 8A. Seria 8 smartfonów charakteryzuje się nie tylko unikalnym designem, ale także specjalnie opracowanym dla Google'a procesorem Tensor G3. Na początek skupmy się na Pixelu 8a, który tak w zasadzie do 8 jest bardzo zbliżony rozmiarami. Tutaj mamy ekran o przekątnej 6,1 cala. Smartfon, tak jak mówiłem już wcześniej, ma procesor Tensor G3, tak jak i pozostałe modele. Jeżeli chodzi o ramkę, jest ona aluminiowa, ale to, co mi się bardzo podoba, że jest matowa, więc smartfon wygodnie się trzyma w dłoni i w sumie całkiem fajnie leży. Jego cena na start to 2449 zł, więc chyba będzie podbijał średnią półkowcę. Pixel 8a według producenta ma ekran jaśniejszy o 40%. Jest to ekran Aktua, który w piku ma jasność maksymalną 2000 nitów. I powiem Wam, że na pierwszy rzut oka kolorki są bardzo fajne i naprawdę jest on dobrze widoczny nawet na zewnątrz, jak jesteśmy tutaj przy mocnym słońcu. Smartfon ma 8 GB RAM, jest to pamięć RAM LPDDR5X i do tego mamy dwa warianty, 128 lub 256 GB pamięci na dane. Jest to pamięć trochę starsza, UFS 3.1. Smartfon ma procesor Tensor G3, jest to autorski procesor właśnie opracowany specjalnie dla Google'a. One charakteryzują się też tym, że nie są najlepsze w benchmarkach, ale za to w codziennym użytkowaniu działają ultra płynnie, no bo jednak Google dostosowuje te smartfony, praktycznie tak jak Apple swoje iPhony do swojego oprogramowania. No i to, co jest tutaj hitem, to mamy 7 lat wsparcia aktualizacji dla tego modelu. Jeżeli chodzi o aparaty, no to oczko główne ma 64 megapiksele, do tego mamy aparat ultra szeroki 13 megapikseli i na froncie mamy oczko również 13 megapikselowe. Jednak nie piksele tutaj są najważniejsze, tylko te funkcje dodatkowe, a mamy ich tutaj sporo. Najważniejsze funkcje, którymi chwali się producent, są to funkcje AI, gdzie możemy rozszerzać zdjęcia, możemy je sobie wygodnie edytować. Na przykład mamy opcję magicznej gumki, gdzie jednym kliknięciem możemy zaznaczyć wybraną osobę lub kilka osób. Ja na przykład tutaj zaznaczę sobie je okręgiem i teraz jak widzicie wszystko zostało usunięte. No nie jest to idealne, jak możecie zobaczyć po przybliżeniu. Stworzyło nam się coś takiego, ale przy mniejszych obiektach wróćmy. Zaznaczmy na przykład jedną osobę, zaraz zobaczymy. O, tutaj na przykład mamy praktycznie niewidoczne usunięcie danej osoby. Teraz możemy sobie zapisać, jak widzicie, i funkcji AI w tych nowych Google Phone'ach jest sporo, ale największe wrażenie na mnie robi tutaj możliwość zmiany na przykład uśmiechu na zdjęciu, jak robimy zdjęcie grupowe, gdzie jest na przykład kilka osób, smartfon zrobi kilka zdjęć i później możemy sobie przejść do narzędzi i tutaj możemy wybrać opcję wykorzystaj takie najlepsze ujęcie. Po chwili czekania mamy zaznaczone twarze, które są tutaj na obrazku i jak widzicie z kilku zdjęć możemy dla każdej osoby oddzielnie wybrać sobie inną pozę i później z tego stworzyć inne, ładniejsze zdjęcie. Funkcje sztucznej inteligencji są bliźniaczo podobne do tego, co widzieliśmy już podczas premiery nowych Samsungów, czyli Galaxy AI. Nic z tym dziwnego, bo Google wraz z Samsungiem bardzo mocno kooperują i często Samsungi w swojej nakładce mają jako pierwsze różne nowości z Androida. O magicznym edytorze zdjęć wspomniałem właśnie przed chwilą. Daje on nam też możliwość zmiany rozmiaru zdjęcia, gdzie sztuczna inteligencja może nam powiększyć kadr albo po prostu poprawić automatycznie jakość naszej fotki. Jest też magiczna gumka,
do nagrań dźwięku w filmach, która pozwala na przykład wyciąć szumy w nagranym przez nas wideo. Jest też opcja zaznacz, aby wyszukać, czyli po zaznaczeniu obiektu dostajemy wyniki z wyszukiwarki z informacją, co lub kto znajduje się na zdjęciu, albo jaka jest tego cena. Opcje sztucznej inteligencji były w zasadzie najmocniej promowane podczas dzisiejszego eventu w Warszawie, więc ja nie mogę się doczekać, aż dostanę Pixela 8a na dłuższe testy i będę mógł to dla Was sprawdzić. O pozostałych pikselach już opowiadał dla Was Piotrek, więc jak jeszcze nie widzieliście, to zachęcam do obejrzenia jego materiału. A ja tylko na szybko jeszcze podsumuję. To co jest ważne, każdy z tych modeli wspiera ładowanie indukcyjne, więc poza standardowym ładowaniem możemy sobie odłożyć smartfon wygodnie i on się będzie ładował bezprzewodowo. Jeżeli chodzi o wygląd, obudowę, no to Pixel 8a i Pixel 8 są niemalże takie same, z tym, że tutaj mamy ekran przekątny 6,2, a tutaj 6,1, więc no, ramki w 8a są większe, a tutaj mamy ekran smuklejszy. Jeżeli chodzi o 8 Pro, no to tutaj już mamy większą różnicę, bo smartfon ma ekran przekątny 6,7, no i on jest już zauważalnie większy. Też jeżeli chodzi o wyspy z aparatami, to mi się trochę nie podoba, bo mają takie ostre zakończenie i szczególnie w wersji Pro ta wyspa mocno odstaje. Chociaż jak odkładamy na blat, to przynajmniej jest tutaj wszystko zabezpieczone, to szkiełko nam się nie będzie rysowało, ale jednak no, pod względem stylistycznym jest ok, a pod względem praktycznym, to jak nawet trzymam w ten sposób telefon, to później to mi się wbija w palec i nie do końca jest wygodne. Jeżeli chodzi o ceny, Pixel 8a jest dostępny za 2449 zł, Pixel 8 dostaniemy za 3599, a 8 Pro, no to już wydatek 4999. Tylko na start jest promocja zarówno w sklepie Google Store, ale także u dystrybutorów. W sklepie Google przy zakupie Pixela 8a dostajemy 650 zł do wydania u nich, więc wystarczy nam to na przykład na ładowarkę, której niestety nie ma w zestawie, i do tego możemy dobrać jeszcze nowe słuchawki Pixel Buds. Decydując się na Pixela 8 dostajemy 700 zł, a przy wersji 8 Pro zyskujemy nawet 1000 zł do wykorzystania w sklepie Google Store. To nie są wszystkie benefity, bo decydując się na Pixela 8a w przedsprzedaży, na start mamy jeszcze 3 miesiące dostępu do YouTube Premium, Google One oraz 6 miesięcy Fitbit Premium. A do Pixela 8 i 8 Pro są 3 miesiące dostępu do Google One w prezencie. No i to są nowości od Google'a. Te były wcześniej, a ta jest najświeższa. Dajcie znać, jak Wam się te smartfony podobają. Wydaje mi się, że naprawdę ten 8a może namieszać na średniej półce, bo jest całkiem dobrze wyceniony, szczególnie z tym rabatem na start. Ode mnie na dzisiaj to tyle. Dzięki za oglądanie, zapraszam do innych materiałów, no i widzimy się już niedługo. Cześć!